Zdrowia! Obłęd lewactwa amerykańskiego dawno nie było. Jedna sytuacja w Ameryce, kiedy socjalistka demokratka obwiniała Trumpa o to, że otruł jej męża, a druga sytuacja, kiedy drag queen, czyli facet, który przebiera się za babę, przebrał się w hijab muzułmański. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dwie sytuacje, no nie wiadomo czy śmieszne, no to jest makabra, po prostu z lewactwem, jaki to jest obłęd tego lewactwa amerykańskiego. Była taka sytuacja parę miesięcy, że zmarł facet zmarł, tylko dlatego, że nałykał się hydroxychloroquin. No jest to chemikal, jest to skład chemiczny, który w zasadzie jest używany do odkażania akwariów. Jest używany, no i tam jest napisane, tylko tam dwie kropelki, trzy ziarenka na całe akwarium, nie dla ludzkiego użytku, nie dla innych zwierząt użytku i tak dalej, i tak dalej. No i kobieta w Arizonie, no to tam gdzie jest Sejrowski, to policja się wzięła i zaczęła się przypatrywać, czy to nie było morderstwo. No i no i okazuje się, że to najprawdopodobniej było morderstwo. No, ludzie się śmieli parę tygodni temu, że jakim to trzeba być kretynem, żeby wziąć chemikalia, tak jakby człowiek jakiegoś chloroksu czy innego napił się oleju powiedzmy do transmisji czy coś takiego i twierdził, że to jest lekarstwo. No ale tak się stało. Kobieta się nazywa Wanda Lenius. No i powiedziała telewizji NBC w zeszłym miesiącu, że ona i jej mąż Gary wypili ten czyściciel do akwariów, no bo Trump sugerował, że to jest właśnie efektywne zapobiegawczo na koronawirusa, no i powiedzmy wspomaga organizm. Cały ten koktajl to miał cztery łyżeczki właśnie tego czyściwa do akwarium wymieszane z wodą sodową. No okazało się, no jaki był rezultat? Rezultat był taki, że Wanda wylądowała na oddziale intensywnej opieki, no a biedny Gary umarł, no w zasadzie to był zabity. No i później ona w tej telewizji przyszła, mówi, moja porada to jest taka, że nie wiesz nic w to, co prezydent mówi i nic nie wiesz w to, co jego ludzie mówią, no bo oni nie wiedzą, o czym mówią. No to od razu widać i od razu widać, że to lewaczka. Okazało się, że jest bardzo taka aktywna w Partii Demokratycznej, no i rozdaje pieniądze wszystkim tym politykom po stronie lewackiej. Pierwszy raz to się pojawiło w Waszyngtonie w takiej gazecie Free Beacon, czyli to jest taka wolna, swobodna latarnia. Beacon to jest to, co świeci i po prostu widać z daleka. I oni właśnie poinformowali, że Wanda miała no, problemy ze swoim mężem, powiedzmy. Może bardziej powiedzieć, że jej mąż miał problemy z nią, no bo ona była tym agresywnym członkiem małżeństwa i go podobnież lała. No i policja w Mesa City w Arizonie zaczęła się przypatrywać, czy to tam było jakaś sprawa kryminalna. No i poprosili cały ten wywiad, bo ona również dała ten wywiad na ten Free Beacon. Policja poprosiła, żeby przesłuchać to, co ona tam tłumaczyła. No policjantki tu teraz wyjaśniali, że to jest aktywne śledztwo, że to wszystko się dzieje na bieżąco, no i że nie można komentować, ani dawać żadnych tam detali, ale właśnie Wanda Lenius powiedziała w tym wywiadzie, że decyzja wypicia tego wszystkiego, tego kieliszka, tej
co miał lekarstwa, można powiedzieć, no to, to była bardzo spontaniczna. To była spontaniczna i oni zdecydowali się, że wypiją, no i że się w zasadzie nie wiedzieli, czy mieli korona, czy nie mieli. Powiedziała, że po prostu zapobiegawczo wypili. No i powiedziała, że to była tylko jedna łyżeczka tych chemikalii, no i trochę tej wody sodowej. No, jedna łyżeczka to i tak jest 4 razy więcej niż poziom zabójczy, a wygląda na to, że sobie może nalała jedną, a Garemu nalała 4 te łyżeczki do herbaty, no i facet zmarł, bo to było 16 razy więcej niż normalny organizm wytrzyma. No, ten Beacon, ta gazeta również miała spotkania, czy tam wywiady ze znajomymi i z ludźmi, którzy znali tego zmarłego, no i większość z nich to była po prostu sceptyczna. Powiedzieli, że Gary nigdy by nie wypił takich chemikali, no bo facet mówią oni, że był inteligentny, że był na emeryturze, był z zawodu mechanikiem, inżynierem mechanikiem, no i projektował najróżniejsze rzeczy, silniki, maszyny dla firmy John Deere w Waterloo, Iowa. No to jest wielka firma traktorów, traktorków, różnych takich wiejskich maszyn spalinowych i tak dalej, i tak dalej. Także, że trudno sobie wyobrazić, że Gary był takim człowiekiem, który mówi: tak, oczywiście, fantastycznie by było walnąć sobie szklanę jakiegoś takiego płynu, w którym czyścimy akwarium ze złotymi rybkami. No na pewno większość tych znajomych to mówi, że to nie ma żadnego sensu, że to nie jest możliwe, żeby to było. No i wszystko jedno, czy hydroxychloroquine działa, czy nie działa, czy jest efektywny, czy nie jest efektywny. Nie jest stwierdzone klinicznie. No, chinina, czyli ten quinin na wschodzie, tam w Indiach i tam w Afryce, no to mówią, że to pomaga, bo to jest w leczeniu malarii. No, ale w każdym razie medyczne tabletki chininy, no to zdecydowanie nie jest to samo, co jakieś tam chemikalia sprzedawane dla akwariów. Liberałowie, socjaliści, demokraci ogólnie tam wścieku dostali na temat tej chininy, no i ciągle mieszają, debile mieszają te chemikalia do akwarium z chininą jako oficjalnymi lekarstwami, bo była taka jedna tam reprezentantka w kongresie, ona właśnie mówiła, że chinina, ona była w stanie dosyć beznadziejnym, no i użyła chininę, no i bardzo to pomogło. To teraz po linii partyjnej demokraci po prostu ją chcą zniszczyć. Ministerstwo Lekarstw na razie nie za bardzo poleca chininy, no a szczególnie zabrania używania tego hydroxychloroquine, no bo to jednak jest morderstwo, tak? Także w szpitalach już nie przybiegają i nie chcą ani chininy, ani nikt nie pije czyściciela do akwarium. Druga sprawa, obłęd lewactwa amerykańskiego, no to by był show taki, jest no, w niektórych kręgach popularny, to jest drag race. No to drag queen, no to są homoseksualiści, którzy uwielbiają się przebierać w ciuchy damskie, ale nie tylko w ciuchy damskie, ale strasznie ekstrawagancko. Na szpilkach tam 12-15 centymetrowych, jakieś peruki takie po pół metra, te rzęsy na 10 centymetrów i tak dalej, i tak dalej. No po prostu taki wielki show, znajdują jakieś zaspokojenie seksualne w tym. No i to jest popularne. To jest popularne w klubach, to jest popularne w najróżniejszych tam, jednak te LGBT, no to ma te swoje zboczenia. No i Jeff Goldblum, może go znacie, jeden z takich ciekawszych filmów, które ja pamiętam i był, no było ciekawe, to była Mucha. To było tak gdzieś, ja wiem, w latach 90. No i
No i on prowadził ten program jako człowiek, który w sumie nie mieszka w Izraelu, ale jego przodkowie przypuszczalnie mieszkali w Izraelu. No może gdzieś tam w Polsce czy na Ukrainie mieszkali, no ale jest w Ameryce. No i on się zapytał, jeden z tych drag queen, z tych przebierańców, był ubrany w czerwono-biało-niebieski hijab, czyli te kobiece ubranie zasłaniające twarz, zasłaniające ramiona, zasłaniające ręce. No to ten cały hijab to jest po to tylko, żeby ochronić kobietę przed gwałtami, no bo po prostu tam na tym, w tych krajach, jak kobieta pokazuje trochę kolana czy coś, no to od razu jest traktowana jako jaka ladacznica, no i wtedy można ją zgwałcić czy zrobić, no bo ona prowokuje. To jest właśnie ten problem w Szwecji, gdzie oni tak przyjeżdżają, ci młodzi ludzie w wieku poborowym, no i po prostu atakują te kobiety, no i państwa, czy policja, czy politycy muszą im tłumaczyć, że takich rzeczy to się nie robi, no ale jednak robi. No i Jeff Goldblum zapytał się, czy jest coś w tej religii takiego antyhomoseksualnego i antykobiecego. I czy to nie komplikuje całej tej sytuacji, że hijab w amerykańskich kolorach na ciele homoseksualisty, który się przebiera za kobietę. No i to w sumie można się zastanowić, że to było bardzo ciekawe pytanie. Wygląda na to, że tak w tym czasie, kiedy Goldblum już zaczął się to pytać i to się zorientował, że w zasadzie wpłynął na takie tereny, na takie wody dosyć bystre, ale na wody burzliwe tej niepoprawności politycznej. Niepoprawności politycznej. No, trzeba pamiętać, że poprawność polityczna, no to jest komunistyczne podejście do zagadnienia, że jak komuniści rosyjscy, sowieccy, ktoś nie mówił po linii partyjnej, no to nie był poprawny komunistycznie i wtedy był odsuwany. Na dzień dzisiejszy właśnie to jest zastosowana ta poprawność polityczna, że cokolwiek nie jest w ramach tego niby postępu, tego lewactwa, tego LGBT, tego antyrodziny, antyreligii, antyuczciwości i tak dalej, kapitalizm, no to wszystko jest niepoprawne polityczne i oni właśnie, lewica to zwalcza. No i od razu tego jego pytanie, po prostu był wściekły odzew, wściekła krytyka i tak dalej, i tak dalej. No ale pytanie nie było takie idiotyczne, no bo w sumie Goldblum się zapytał, czy całe te islam nie komplikuje tego całego przedstawienia. Nie spytał się, czy nie powiedział, że ten artysta, można powiedzieć, czy ten uczestnik coś źle robi. No jest to... Nie trzeba być żadnym tam profesorem na jakimś uniwersytecie teologicznym, żeby się zorientować, że jednak te drag queen, te wszystkie pokazy show, to są popularne wśród właśnie mężczyzn, homoseksualistów. No i te prawo islamskie, te prawo koraniczne, prawo szaria, nie za bardzo się z tym, można powiedzieć, zgadza z takim zachowaniem. Nikt, kto myśli, nie może zignorować tego, że wszystkie te kraje, gdzie jest te prawo szaria, są najbardziej nieliberalnymi z krajami na kuli ziemskiej. No i to nie podlega wątpliwości. To raptem było 3 lata temu, kiedy w Arabii Saudyjskiej kobiety dostały prawa do prowadzenia samochodu. Nie prawa do jeżdżenia samochodem, w samochodzie gdzieś z tyłu czy z boku, ale 3 lata temu dostały prawo, żeby zdobyć prawo jazdy. No, mieli prawo do jazdy 3 lata temu. To jest Arabia Saudyjska. To jest jeden z krajów, który Ameryka uważa, że jest najbardziej jakoś rozwinięty. Parę dni temu Arabia Saudyjska oświadczyła, że już nie będzie egzekucji młodocianych. No, to też wielka sprawa.
No, nic nie powiedzieli na temat, czy przestaną obcinać głowy kobietom za jakieś przestępstwa czy przewinienia religijne, no bo to też się zdarza. Homoseksualność jest nielegalna we wszystkich takich główniejszych islamskich krajach świata. No, najbardziej taki kraj, który ma największe te obostrzenia, jest Jemen. I w zasadzie geje, homoseksualiści, którzy są niezamężni, nieżonaci homoseksualiści, którzy są nieżonaci, to dostają 100 batów, jeżeli wytrzymają, ale są ukamieniowani, jeżeli byli żonaci, także no to jest poważna kara, tak? W takim kraju, w takim bardziej liberalnym kraju jak Katar, no Katar to tam jest cała ta telewizja i gazeta Al Jazeera, no taka dosyć nowoczesna, to homoseksualizm jest karany więzieniem, do 7 lat więzienia, także to nie są łatwe sprawy. Iran, poprzedni prezydent Mahmud Ahmadinejad przyjechał i odwiedził Uniwersytet Columbia, no bo oni właśnie też to są tacy lewacy i tacy właśnie do tego bardziej kochają Iran niż bo bardziej nienawidzą Ameryki, no to tak sławetnie powiedział właśnie, że w Iranie, no my nie mamy homoseksualistów tak jak w waszym kraju. No w sumie to jest prawda, no ale nie powiedział, że kiedy policja religijna, islamska, muzułmańska znajdzie, że ktoś jest homoseksualistą, no to po prostu obcina, no jest egzekucja. W Iranie prawdopodobnie zlikwidowali, czy wykonali egzekucję na pomiędzy 4 a 6 tysięcy gejów, homoseksualistów od 1979 roku, czyli od tej rewolucji, kiedy szach Iranu został wygoniony i była ta okupacja ambasady i tak dalej, i tak dalej. No ale z jakiegoś powodu postępowi socjaliści są wściekli na to, że ten Jeff Goldblum zapytał się takie pytanie. No, jest jakaś rozdźwięk, jest po prostu rozdwojenie jaźni wśród lewactwa. Oni naprawdę nienawidzą Ameryki do tego stopnia, że się przebierają w islamskie kolory, w hidżaby, będąc homoseksualistami. No i uważają, że to jest bardzo odważne, że to jest, że oni pokazują coś wspaniałego, że coś robią dobrego. No jeżeli by chcieli pokazać swoją odwagę, no to trzeba by było popatrzeć na kobiety w Iranie, no i zacząć, powiedzmy, chodzić w Teheranie bez hidżabu, tak? Powiedzmy, założyć ten drag queen, ten przebieranie i chodzić nawet w tym hidżabie czerwono-biało-niebieskim w Teheranie. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.